Jestem w Porębie na ulicy Działkowej. Jadę tutaj, za mną została stacja kolejowa w Porębie. Natomiast ja chcę sobie zrobić takie kółeczko tutaj wokół właśnie tej stacji w Porębie. Czyli muszę się na drugą stronę torów kolejowych dostać. Powiem szczerze, wydaje mi się, że kiedyś w tym miejscu chyba był przejazd kolejowy, ale jak już mówię, wydaje mi się. Zresztą mając też podgląd nawigacji, tak mi się w pewnym momencie wydawało, że nawigacja w innym miejscu kazała przejeżdżać, też pokazywała możliwość przejazdu na drugą stronę, aniżeli to jest obecnie. Ulica Tokarska, choć ulica Tokarska to jest chyba tutaj po mojej prawej stronie. Ale w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską mamy znak stop oraz sygnalizację świetną przed przejazdem. Prawa, lewa, wolna, nic nie nadjeżdża. Pierwszeństwo w lewo, co jest bardzo ważne w takich miejscach, aby pierwszeństwo było właśnie dla tych, którzy zjeżdżają z przejazdu, aby ci, a dzięki temu, że pierwszeństwo ustawione jest zjeżdżając z przejazdu w lewo, to bez względu na to, w którą stronę jedziemy, będziemy jechać jako pierwsi. Z żadnej strony nikomu nie będziemy wtedy ustępować, więc jest to o tyle rzecz bardzo ważna, żeby te pierwszeństwa w rejonie przejazdów kolejowych były właśnie ustawiane w lewo. Tutaj ta droga, którą jadę, to droga dość zniszczona. Tutaj nazewnictwem ulic nie będę się posługiwał. To jest chyba ulica Działkowa, choć już się sam zakręciłem, która jaka. Natomiast jest to droga równolegle biegnąca wzdłuż linii kolejowej. Tutaj mam teraz stację właśnie po swojej lewej stronie. Co mi się tutaj przy stacji nie podoba, jest mało miejsca na to, aby na przykład przyjechać tutaj, zostawić samochód. No szkoda, że nie pomyślono o tym, aby przy stacji gdzieś tam jakiś powstał, choćby niewielki parking, choćby tutaj nawet jakiś parking wzdłuż. Brakuje mi tutaj oznakowania, kto tutaj ma pierwszeństwo. Podejrzewam, że tutaj droga na wprost ma pierwszeństwo, więc, ale tylko podejrzewam. Znowu mamy przejazd ze znakiem stop. I znowu prawej, lewej ustępujemy. Tutaj wydaje mi się, że będą rogatki. Natomiast za jak długo te rogatki będą, ciężko tutaj wyczuć.